W tym filmie zobaczycie prezentację stacji pogody z bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym. Zapraszam do oglądania. Gdy wyjrzymy przez okno, widzimy, jaka jest pogoda, ale nie wiemy, jaka jest temperatura czy wilgotność. Stacja pogodowa umożliwia precyzyjną ocenę aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych. Stacja prezentowana w tym filmie to stacja DIGU o symbolu TH8622. Zawartość opakowania. Obszerna instrukcja w języku angielskim. Jeden czujnik zewnętrzny. Do tej stacji możemy dokupić jeszcze dwa dodatkowe. Przewód zasilający oraz stacja pogody. Ekran ma wymiary 123 na 82 mm. Czujnik zewnętrzny. Na froncie znajduje się dioda LED informująca o połączeniu ze stacją bazową. Z tyłu mamy pojemnik na baterie, które należy dokupić osobno. Są to dwie baterie typu AAA. Obok baterii znajduje się przełącznik wyboru jednego z trzech kanałów. Czujnik umieszczamy gdzieś na zewnątrz w odległości nie większej niż 30 metrów od stacji bazowej. Stacja bazowa może pracować tylko na bateriach, ale wtedy wyświetlanie będzie przez 10 sekund, po czym automatycznie będzie się wyłączać. Lepszym rozwiązaniem jest podłączenie jej do zasilania sieciowego. Gdy stacja pracuje na bateriach, obraz wyświetlany jest tylko przez 10 sekund, po czym przygasa. Wskazania są widoczne, ale są mocno przyciemnione. Aby znowu wywołać obraz w pełnej jasności, należy nacisnąć u góry przycisk Light. Podłączenie jej pod stałe zasilanie eliminuje ten problem. Obraz będzie wyświetlany ciągle. Dotykając przycisk Light u góry, możemy wybrać jeden z trzech stopni jasności ekranu. Tym przyciskiem, krótko dotykając, przełączamy między czasem aktualnym a czasem ustawionego budzenia. Przy pomocy tej ikony wybieramy jeden z trzech czujników. Możemy też ich wskazania wyświetlać w pętli. Za pomocą ikony trójkąta ostrzegawczego ustawimy minimalną i maksymalną temperaturę oraz wilgotność, po przekroczeniu których będzie uruchomiony alarm. Dotykając ikon góra-dół sprawdzimy, jaka była maksymalna i minimalna temperatura oraz wilgotność, a także inne parametry wyświetlane na tym ekranie. W środkowej części ekranu wyświetlana jest prognoza pogody na najbliższe 24 godziny na podstawie zmian temperatury i wilgotności. Przytrzymanie palca na ikonie set powyżej 2 sekund powoduje wejście w ustawienia. Tu ustawimy datę oraz wybierzemy jeden z 7 dostępnych języków.
Możemy też ustawić budzik. Sygnał nie jest zbyt głośny, ale gdy nie jest włączany, wzmaga się. Znając temperaturę, wilgotność, a także inne parametry, możemy dostosować ubiór do warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Urządzenie to może przydać się także osobom, które uprawiają rośliny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Niektóre osoby są wrażliwe na pewne stany pogodowe, co objawia się na przykład bólem głowy lub pogorszeniem samopoczucia. Stacja pogodowa ze szczegółami pokaże wszystkie potrzebne informacje, dzięki którym można się odpowiednio przygotować na niesprzyjającą aurę. Dziękuję za uwagę.